Szanowny kolego, koleżanko, zapraszam na potężny Instant Gaming po potężne gierencje totalurowe i nie tylko. Rzecz jasna, linka znajduje się poniżej w opisie. Dzień dobry Państwu, cześć, no Janusz z tej strony, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z kampanii w Bannerlordzie w Warhammerowym świecie. Dzisiaj nastał czas, żeby wkroczyć do kryjówki nieumarłych, do kryjówki... No, można rzec poniekąd wampirów, prawda, bo ten nekromanta, on tam ewidentnie... Musiał być niegdyś ugryziony w szyjkę, że tak powiem. Dobra, ruszamy. Widzę, że się mapa zapowiada dosyć klimatycznie. Nie żebym nie nagrywał tego po raz drugi, bo mi za pierwszym razem się ściął program, ale będę, powiem, reagował tak, jakbym widział to za pierwszym razem. No więc tak, mamy tutaj, zobaczcie, jakie, zobaczcie, zombiaki zarąbiste, motyla noga. No, wyglądają zarąbiście, kurde. Serio, są bardzo słabe i fajne odgłosy wydają. Ale no muszę wam przyznać, ludziska drodzy, że no... Kurczę, drugi raz mi już podczas nagrywania Bannerlorda skraszował się OBS. Dziwny lag i tego laga mam tylko w Bannerlordzie. Nie wiem, czy nie zmienię sobie programu do nagrywania. Wiem, że z tym mocno Hati, Ragnar eksperymentuje. No i podobno jest spoko. OBS jest dla mnie bardzo wygodny. No ale no, wiecie, jakby... Do nagrywania mogę używać czegoś innego. Chociaż nigdy nie mam problemu z nagrywaniem, no, za wyjątkiem... tej gry, jakże cudownej, prawda? Natomiast no do streamów to OBS jest konieczne, bo jednak będzie te sceny, alerty, wszystko. To jest ważne. No i klimat burzowy, deszczowy, niczym za oknem. Dzisiaj też padało, więc w miarę tak podobnie. Wiem, że bossem w owej kryjówce będzie nekromanta. Ja jestem, że ten nekromanta no tak raczej się nekromancją, przynajmniej w trakcie walki nie wykazuje, bo on walczy bronią białą. Ale no... Powiedzmy, że na pewno gdyby miał okazję, no to by kogoś tam wskrzesił, przyzwał jakąś armię. No dobra, zombiaki jak zombiaki, słabe, jeszcze w Warhammerze nic tutaj szczególnego nie ma, prawda? O, ale szkoda, tego wziąłem. No nie, na daleko. To jest fajne, że przez wysoce rozwiniętą atletykę mogę sobie ich tak obiegać, prawda? Obiegowywać? Nie no, biegać wokół nich. Tym samym unikać, no i tak idealnie balansując na granicy zasięgu mego i wrogiego ostrza, żeby on mnie nie trafił, a żebym ja go tak. No, lecimy dalej. Mamy jeszcze, widzę, że dwóch kolesi tutaj. No, trzech mamy. Widły, jakaś maczuga i kurde, miotła? Miotły ma chłop. Ha, mogę, taki czerwony jest. O, widzicie, jestem szybki i mogę tak biegać wokół nich. Cyk, cyk. No i dobra, pokonani. Zabiłem sam większość, znaczną większość. I idzie nekromanta. A za nim, no kurczę, ta wieżyczka. No, no nie powiecie, że to nie ma takiego iście skyrimskiego klimatu. Naprawdę, bardzo to wygląda skyrimowo. Hello, kolego. No, chodź tutaj, nekromanto. No, no i że się został skasowany szybciutko. Ale Greatswords są idealni do... Kroienie takich zombiaków, bardzo idealni. I wejdźmy do środka, zobaczmy, co tutaj się wewnątrz znajduje. Mamy tak, jakieś ofiary, zielony ogień, ciekawy. Na górze natomiast da się wejść, no to wejdźmy. O, jak powoli się wspina kolega. Oho, mamy tutaj okienko. Ale mamy jeszcze coś wyżej. Oj, uważaj, no Janie, nie spadnij. Przepraszam, nie no Janie, tylko wielki hrabio lektorski, no Janusie potężny. Nie spadnij. No i na samej górze mamy jeszcze wyższą górę. I fajne, kurde, są to kolory ognia. Panowie, wygraliśmy. Od teraz ta wieża należy do mnie. Takie drzewo. No dobra, no i co? Może dropnie jakieś kosty tym razem. Wcześniej dropła taka maczuga warta 3000. A teraz... no nie, no gorszy drop. No ludzie, jaki skam. Dobra, czy ktoś z was nie ma może standardu, ty nie masz, więc już masz. Trzymaj. Kolego, trzymaj! To wszystko dla ciebie! Dobra, teraz zapisujemy. Muszę robić wam, powiem, przez jakiś czas po prostu klipy w OBS-ie, bo jak się zetnie OBS, to jakby wiecie, nie mogę zacząć nagrywania, a jeśli po prostu wyłączę program w mod managerze, no to się niestety nagranie wywraca. Dobra, pokaż mi tak, czy to jest coś fajnego do zrobienia? Mamy jeźdźca i z tego co wiem, to chyba to też będzie fajny werbunek. Tak, 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 wiecie, intuicja mi odpowiada. Wcale już tego nie wyrobowałem, tylko no, po prostu wiem, że tutaj czekają nas fajne jednostki, konnica i tak dalej. O, właśnie tak, panowie, właśnie tak. Bierzemy. 1314 kaski na to wydaliśmy.
teraz wcześniej w 12 minucie zacięło, jest tak na początku, teraz już jest piąta, to może zrobię klipa, tylko zawsze wiecie co zacina się w trakcie ekranu ładowania. O! I patrzcie, są też te gory! A to może tym razem tę bitwę lepiej mi się uda rozegrać, bo wcześniej zginąłem od headshota, no jakiś wiecie, losowy łucznik mnie zrąbał. Natomiast dużo moich Greatswordów zginęło od jego gorów, tych dużych, prawda, minotaurów. Więc trzeba się tutaj będzie dobrze ustawić. A więc tak, panowie. Słuchajcie, strzelcy. Strzelcy gdzieś tutaj. W luźnym szyku. Piechota niech będzie bardziej tutaj. W ciasnym szyku. Konnica na flanki broni nas. A więc szybko ustawić się. No dobrze. Strzelamy tak o. Cyk. Cyk, 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 cyk. Aj, nie trafiłem. Nie trafiłem. Dobra, dawaj. Chodź tu, kolego. Dostał. Wróżba. Czekajcie, ta wróżba, gdzie trafiłem tego, wiecie, jeźdźca z mega daleka, tak powiedziałem, że jak trafię, to fajnie będzie, to była w... No, w tym odcinku wcześniejszym, tak? Który się nagrał. Czy to było w tym klipie, co mi ucięło? Chyba to było w odcinku wcześniejszym, prawdopodobnie. Tak, tak, tak. Dobra, no i idą gory. Ja zaszarżuję, też zrobię szarżę. O, ale stóweczka. Dobra, i panowie, atakujemy. No, Greatswordy muszą atakować. Wszyscy panowie agresywnie, z piesią na ustach, z pełną wściekłością wybijamy te poczwary boost chaosu przeróżnych. Dobra, cyk, dostał. Teraz ty kolego jesteś moją ofiarą. No i teraz ta bitwa jest rozegrana inaczej, ze wsparciem konnicy nikt tam nie zginął zdaje się, prawda? Tak jest, tak jest. A tych Greatswordów mamy powolutku deficyt, bo jest ich atem 11 w naszej armii pozostało, to niedużo, relatywnie. Dobra. GGWP, mamy to, mamy to. Piękna mapa, naprawdę Creed czasami powinno się uczyć. Bo tam jakie mamy te zabudowania w górach. Powinno się uczyć od Tailwords Entertainment, czyli właśnie twórców Mountain Blade'a. Jak robić mapy, jak robić jednostki, tak żeby to nie było być jakieś przekoloryzowane, bajkowe. Tylko by miało to taki realizm, żeby to też nie wyglądało jak Google Maps, tylko jak gra. No i tutaj to jest zrobione po prostu idealnie, jak na moje. No, styl graficzny w Bannerlordzie to jest rewelacja. To nawet wiecie, to akurat tyla, którego tak zachwalam, no nie ma tak fajnego stylu graficznego jak Bannerlord. No jakby to... I co najważniejsze, w parze z tym super wyglądem idzie naprawdę dobre, jak na moje optymalizacja. No i ja uważam, że ta gra ma super optymalizację, serio. Dobra, mamy coś do sprzedaży? Nie mamy. I właśnie, troszeczkę musimy się zająć chyba tym kowalstwem, tak mi się wydaje. Konie są dosyć drogie, proponuję ich troszeczkę selnąć. Jeszcze jest herding, ale wiecie co, mam w planie zabranie części rekrutów z naszego miasta po to, by ich zabrać. No i przez to też nie będzie tego jakby debuffu z powodu stada, tak? No bo będą już jakby, zajmą się tymi końmi, które obecnie prowadzimy niestety. Wsiądą na nie. To tak, keep, manage garnizon. Bierzemy sobie oczywiście tierowo od tych jakby rekrutów zwykłych, co nie. Cyk, cyk, cyk. I teraz już ludziska drodzy, nie mamy tego. No i mamy speeda 5.0. Ładnie, bardzo mi się to podoba. Las nas spowalnia. No teraz to wiecie, że możemy nadmieć chyba jeszcze więcej jeźdźców, tak mi się wydaje, kiedy mamy tej piechoty tak dużo. Prawdopodobnie tak. Dobra. Dobra. Mason, osada. Witamy. Czy coś tu chcemy w ogóle robić? Zobaczmy, czy jest jakiś, może nie wiem, questik fajny. Albo, ja bym chciał znaleźć żonę. Konstantina. Konstantina, no witaj, witaj. Czujemy jesteś córką. To może się udajmy tak a propos do cesarza, może on będzie miał... Albo nie, udajmy się na jakiś exploring południowy, bo wcześniej żeśmy go przerwali z powodu tych wojen i mojego planu dewastacji kryjówek, tak? Więc teraz możemy chwilowy spokój wykorzystać i się tam udać, bo też jakoś dużo kasy nie tracimy, jest dobrze. No i będę chciał potem poszukać cesarza, żeby poprosić o rękę jego córki. No bo musimy mieć żonę, to jest żonę, możemy opędzlować, okraść. A z tego względu... O, hajdałcik. Nawet dwa hajdałciki, wow. Z tego... I to są kultyści. O, siemano. Że ona jest szlachcianką, będzie miała więc fajnej temy. Dobra, teraz tak, głosowanie na osadę i Erlach. Czy ja mogę to wziąć dla siebie? Nie mogę tego zagarnąć niestety. No to może na cesarza zagłosujemy, co by na to. Wesprzemy władzę cesarza. Czy chcemy się narażać innym lektorom? No nie wiem, kurde, no nie wiem, ludziska. Nie, ja może będę na razie bierny. No ja tu jeszcze nie wiem, co zrobimy. W ogóle broda, czemu nie odrasta? Ludzie, tyle dni minęło, a broda nie odrasta. Jestem zszokowany. Dobra, no i mamy... Teraz tak, tutaj są... Co to jest? Chwila, co to jest? To są... Aha, nie umarli znowu. O, to wolę się udać znowu do nieumarłych. Okej.
To jest nieczęsty widok, prawda? Tego typu hideout. A tutaj może będą wyglądali inaczej. I uwaga, rozejm. Rozejm. Wszyscy się zgadzają. Będziemy mieli trybu 1900 na dzień. Fajnie, jestem tylko teraz minus 400 na dzień. No to zarabiamy tej kaski dosyć dużo. Doskonale, doskonale. Dobra. No to w takim razie ludziska, szybkie cięcie, żeby odrestować w razie czego OBS-a. Cięcie zrobione, możemy ruszać. Ekipa standardowa, wiecie co, na zębiaki to bym wziął sobie broń palną. My się będziemy nad nimi troszeczkę pastwili, bo oni mają tarcz, dlatego to będzie mocne, to będzie power. No i tak, panowie, wszyscy za mną, follow me i stracicie tylko na mój rozkaz, drodzy państwo. Jest ich 13 obecnie. Rotten zombie, jeszcze też jeden decade zombie. A ten Decade Zombie to jest bodajże jak miewa... Dobra, stójcie tutaj. Ten taki czerwony, nie? Egzekucja, panowie. Nie patrzę do tyłu, chcę, żeby on zginął. Zanim do mnie dojdzie. Właśnie tak, panowie. Właśnie o to chodziło. Doskonale. To jest jakiś powóz. Siemano. Mamy też ten. O, dla ptaków domek. Kurde, nice. Tarcza Sigmara. O, widzę, że karawana imperialna została tutaj sprolądrowana. Dobra, panowie. Tam jest cel. Widzisz go? Widzisz go, no nie? No to wal. Dawaj. Strzelaj, ależ w tych głowach, a co ci poleciał? Też go, kolego, prędko skasuj. No kurde, nie zdążyłeś strzelić? O, zdążył, w gardło dostał. W gardło, szkielet, tak się w ogóle chwycił, jakby widzimy się zaraz udusić. Jakby szkielety oddychały, nie tak to wyglądało. Dobra, ekipa leci sobie zapolować, moi strzelcy, do przodu. Ale wiecie co, chyba mam wrażenie, że ładniejszy dźwięk i efekt muszkietu jest jednak w The Old Realms. No, tam mi się bardziej podobał. No, tamten mod jest taki dużo bardziej strannie wykonany. No nie? Tutaj tak po prostu zrobili, żeby ten mod był grywalny. To też jest dla mnie bardzo spoko. Chciałbym, żeby wiecie, mody... Duże mody zaczynały od takiego etapu jak ten, podobnie Szokucho, a nie tak, że robią go tak, wiecie, na fulla i trwa to 3-4 lata, co nie? Już wolę, żeby przez tę wersję była taka, żebym chociaż się na nim nasycił, przez co nie będę aż tak bardzo na tego moda, wiecie, czekał, że nie będę mógł spać, bo tylko będę myślał o tej modyfikacji. Tylko jednak będę mógł już coś tam pograć. Chociaż z drugiej strony, jak już wyjdzie taki Szokucho w formie wielce zaawansowanej, no to kurde, no to będzie gra, co nie? To będzie modyfikacja na lata, na wiele kampanii, a tam są też fajne skrypty. Między innymi widziałem, że twórcy udostępnili coś takiego, że może, nie wiem, jeden z klanów Oda ogłosić swoje, w ogóle pięściami walczą, ogłosić swoje roszczenia wobec tronu szoguńskiego, Kyoto, i armię Oda będą maszerowały na miasto. Może też być jakiś event na temat rozpadu sojuszu, a chyba Imagawy, Hojo i jeszcze jakieś jedno klanu Ody bodajże. Ojoj. Ojoj! No, panowie, wsparcie! Ało! Ało! No, kurde, to było niebezpieczne. No. I tam w ogóle, wiecie, te wszystkie itemy jakby dostosowane są do realiów Japonii, co nie, że jest ryż, są normalnie posiłki takie specjalne. No, no świetnie, nie? No, super. Dobra, kolego. Panowie, atakujemy. Jeszcze go postrzeli pięknie. No, ale na zbroi dwuręcznej, jak widać, są w stanie zadać duży damage, niestety. Dobra, no i misja wykonana. Don, możemy stąd sobie teraz wyjść kulturalnie. I tak, chłopów nie bierzemy. Mamy teraz takie o coś. Kurde, wtedy mi się pewnie wylosowało lepsze maczugam. Tak zacykała, co nie? Przy pierwszym podejściu do nagrywania tego odcinka. No niestety. Malko, mamy kolejny hałdat i już bym go raczej olał i bym się nastawił... Ile czasów w Braszow? Braszow jest taka miejscowość w Rumunii, w górach. Kiedyś tam byłem, powiem wam. No i mówili tylko, żeby w nocy nie wychodzić, bo tak zwane niedźwiedzie się respią i można, no, spotkać. Co to jest, kuźwa mać? Co to jest? Gdzie ja dotarłem właśnie? Legendary, no to niezła legendarna tarcza. Co nie? Potężna. Dobra, no chciałbym, żeby dzisiaj była jakaś wojna, wiecie? Zależy mi na konflikcie. Dlaczego, zapytacie? A w ogóle nie, czy tego mi nie sprzedawek, drodzy państwo. Najpierw się skupmy troszeczkę na kuźni. Chciałbym powalczyć. Mam ochotę na jakieś bitwy. Transaction has been reset. Tak, to oczywiście to moje. Nie wiem, czy nie mam modyfikacji na to, żeby mieć nielimitowaną staminę, bo to wiecie, jakby tylko jest kwestia wyjścia sobie do... wyjścia na sekundkę z miasta, przetrzymanie kontrospacji przez 20 sekund, no i już mam full, co nie? Więc to jest takie, no, mówmy się, że nie jest jakimś wielkim czterstwem, według mnie poprawia modyfikacji na brak limit staminy.
No bo to, kurczę, jakby nic na tym, powiedzmy, że nie zyskujemy poza czasem w realu, prawda? O, zrobił się warsztat, super, możemy się teraz tam wrócić. I nie wiem, czy nie dołożyć kasy, chociaż tej kasy nie mam. Teraz mi się będą szybciej budowały wszystkie budynki. Doskonale, doskonale. Dobra, jeszcze raz, dawaj do kuźni. Jeszcze raz, rafinujmy. No i już zobaczcie, 15. Już troszeczkę podskoczyło, ale widzę, że jemu idzie nieco szybciej. Muszę sobie dać punkty w kowalstwo, no bo on ewidentnie ma wbite punkty. Dobra, to teraz tak, stąd możemy udać się do Matorei. Zapiszmy sobie grę, obowiązkowo. Save'acz. No i prędkość armii to jest 5-2. Jest herding, minimalny herding, czyli jest w porządku. Dobra, w ogóle te itemy teraz na sel pozostałe, bo mam tam jakby owcę, która właśnie powodowała herding. Czy coś ty masz fajnego? Ja chcę, cholera, ten kostur! No gdzie ten kostur można zdobyć? Ja wiem, że on jest w tej grze, ale gdzie? Może jakiś lord go posiada? No na pewno widziałem, przysięgam na wszystkie grzechy świata, że widziałem magię. Widziałem magię, wiem, że ona jest w tym modzie, ale gdzie? No tego wam już niestety nie powiem, bo... Pokaż mi, co jest w środku. Olga. Siema, Olga. Ładna jesteś, Olga, wiesz? Z kimś jest pokrewniona. To jest Kislewitka. Nie Border Prince, ale jest w klanie... To nie jest klan Kislewu? Paweł? No tak troszkę pewnie wyglądają. Ile masz lat? 50 lat. Co? Się powiem, dobrze zachowała jak na 50 lat, naprawdę. Inga. Inga na przykład to tak ten. Tak jest, tam ma 22, ale zjerana. Jaka zjerana. Dobra, nie. My lecimy na północ do Aldorfu, do stolicy. Widzę, że jest też hideout, co ciekawe. Nie wyczyściłem go poważnie? Wow. W ogóle taka fajna droga, która prowadzi do zamku. Ej, no super. Zobaczcie, idę do Przełęczy Górskiej, gdzie można... Co to jest? Jedwab, surowy jedwab. Tutaj jaki mamy górski stawik. O, ale musi być czysta woda. Źródlana, co nie? Kurczę, być może wam powiem, mi się poszczęści w przyszłym roku, uda mi się... Po szczęście, kwestia tego, czy umiejętnie zagospodaruję finansami i uda mi się udać na wycieczkę do Kazachstanu z ziomalami. No i wam powiem, że tam to właśnie są takie klimaty. Tam to jest super sprawa. Tylko tak, około na 2 tygodnie, powiem, za wszystko, no tak celuję 5-6 koła, co nie? Bo my tam jeszcze chcemy wynająć auto, żeby śmigać. Nie wiem, czy ty teraz może ma doświadczenie. Skąd są 2000? Co jest? Co to za 2000 mi wpadło? Poczekaj, co? Weź mi to. Debukantras, bla 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 bla. Edgardo wygrał turniej, zrobiłem z niego kasę. Co ty mówisz, że tak się zarabia pieniądze? Wow, ej super. I nie wiem, czy nie zapomniałem jednej rzeczy, bo tak się składa, że mój warsztat chyba nie ma wkładu własnego. I właśnie ja tam miałem, pamiętam, kupić zboże i je tam, że tak powiem, odłożyć na miejsce. Kurde, tego nie zrobiłem. No i trochę przypał. Trochę bardzo przypał. Dobra, to jest ta halabarda. Macie fajne bardzo tarcze. Ten łuk szlachecki bym też kupił chyba. Tylko no wolałbym już wam przedstawić na jakąś inną broń. Jak koniecznie ten łuk. Fajnie mi się walczy mieczem. Ale no, myślę, że jednak będzie trzeba. Tu jest taki fajny armor płytowy. A to, pełna płyta, pełna, ładna płyta. Dobra, restujemy. Wróć. No i tutaj mamy Krolin. No, 51 lat. No, tata wygląda na 51 lat. Tamta była naprawdę młodziutka. Dobra, zobaczymy, co nas czeka. Na przykład w zamku Grauenburg. Leopold Dietrich. Leopold Wytrych. Tutaj mamy Marię Luizę. No nie, Maria Luiza nie jestem nią zainteresowany. Chyba żebyśmy się wrócili po tamtą mamuśkę, co by na to. Tamtą, wiecie, fajną, kurde. No nie, wiecie, długo nie pożyje chyba. No to potem się niczym Mahomet z Hatidżą, prawda, bogatą panienkę znajdziemy i tak dalej, wzbogacimy się, a potem... Potem, kurczę, się ponownie ożenimy. Zobaczymy. Albo jak ten, w lalce, nie? Ten... Wokulski, kurde. Dobra, tam był Wilhelm. Teraz tak, kto jest tutaj? Mamy... No siemano. Siemano, czym jesteś, córką? Tylko ona ma suknię. Czemu te, kurcze, babeczki nie są jakieś takie militarne, mam wrażenie? No to jest córka Wilhelma. Widzę, że w tym momencie wszystkie kobiety są takie po prostu na zasadzie, że to jest szlachcianka. No to nie jest jakaś dowódczyni. Sorry, nie ma tutaj kobiet dowódczyń. No troszkę szkoda, bo miałby fajne itemy, ale myślę, że to jest zrobione specjalnie przeciwko graczom, żeby no, nie robił takich akcji na zasadzie no, zaślubiny w zamian za itemki. Dobra, zagadajmy tutaj, słuchaj. It's been a while.
Fajne masz koronę, kolego. Chciałem z tobą porozmawiać. Uwaga, uwaga, chciałbym takie coś zrobić. Moją rękę. Adelheid, to jest. Nie, no, 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 nie tą, nie o to mi chodziło, tą drugą córkę. Stwu. A questa masz. Co? 10 koni awerlandzkich. Dobra, dużo mi dasz pieniędzy. I co? Dobra, czyli zarobię na tym około 7. Awerlandzkie konie. Prawdopodobnie, tak wiecie, coś mi podpowiada, nie wiem co, jakaś intuicja dziwna, że mogę kupić je w Awerlandzie. Pójdziemy tam, dobra? Zobaczymy, czy faktycznie będą na stanie. We were waiting for you, sire. Have you brought the horses that our lord requested? Nie. No, chcę je kupić. Boże, co jest w ogóle ty? Co to było? Co to było? Poczekaj, w ogóle lubię to słowo. No nie, wiecie, sir, w sensie... Właśnie jaka jest różnica między tym jakby sir, co się pisze, i to jakby takie zwrot grzecznościowy, prawda? A takim właśnie, jak oni mówią często w serialach, tak to akcentują sire, to jest, że niby panie. To samo, tylko że po prostu inaczej się akcentuje? Nie wiem za bardzo, jak to działa, ale no... Lubię to słowo sire, jest takie kurde zrąbiste. Dobra, konie awerlandzkie. No tutaj nie ma takowych. No to, wiecie co? Awerland jest za kury... Czekaj, gdzie jest Awerland? Chwila, bo to jest Awerland. To nie jest Averheim przypadkiem. Chwila. Który to jest region? Awerland. Awerland... jeszcze raz, jak się tego nie nazywały? Averland Chargers. Przypadkiem... To nie będzie okolica Averheimu? No zobaczmy. Teraz możemy do Nuln się udać. Poszukamy jakiejś nekromantki. Elspeth. Von Draken. Geltersi. Leopold Dietrich. Dobra. A dawaj trade'a. No i tutaj nie ma takich gości niestety. A kto jest może tutaj? Jakaś babeczka. Karolina, oto ta. Witamy. I ta babeczka, spoko. To możliwe, że jest jej mamuśka, nie wiem. Ale są wszystkie kobiety, jak na razie, z tych poznanych. Pokaż mi to, kurde. Weź mi cofnij. No to są takie, powiedzmy, że tradycyjne. Nie wojują, nie? Nie wojują. Meet before. Bo nawet nie meet before. Tylko czy mogę podejrzeć jaką... Nie mogę podejrzeć niestety, kurde, bele. Noble. No szlachcianka, nie? Ale może, wiecie, to jest jej strój cywilny. Może ma eku normalne. No mam nadzieję, że ma. Oby miała. Ktoś tam wygrał. Elspeth. Ty, to nie ta Elspeth, o której mówiłem? Elspeth? Elspeth, poczekaj. Elspeth Margarita. Jak było jej pełne imię? Czekaj. Van der Machs. A myślę, że może Von Draken. Ale tak wygląda, kurczę, to wiecie, jakiś naszyjnik, nie? Wygląda na... jakąś magiczkę. Spoko, spoko. Tutaj zniszczony most. Nie, takie molo rybackie. A, bo to są w ogóle płcizny, to są brody rzeczne. No spokojnie. Victoria the Hammer. Gang leader. Dobra. Joanna i Tereska. No nie, no takie, no wszystkie są kurde jakieś wiekowe. No, no what the fuck. What the fuck, ludzie. Bo tak wyglądają kurde wiekowo. Gdzie można kupić te konie? Może on mi ten cesarz powiedział, gdzie mogę kupić. Czekaj, Averland Chargers. Gdzie? Dla jego dowódców garnizonu. No dobra. Averland Chargers, bo ja nie mam żadnego takiego konika, co nie mam. Dobra, tutaj nie ma. No to lecimy do Wrótbadu. Troszkę przypał. A ile mam na to czasu? Mam na to 30 dni. Ej, no kuźwa. Mało. Halo? Poproszę troszkę więcej, no. To jest quest od samego cesarza. Chyba, że mam inny pomysł. Ludziska lepszy, jeśli tu nie znajdziemy. Pomysł polegający na tym, iż zamierzam zobaczyć wioski, które przynoszą do miast i czy w tych wioskach jest produkcja koni i może będzie też napisane jakich konkretnie wierzchowców. Pokaż mi, dobra. Tutaj nie ma... No, kurde, wiesz, że to się koni za bardzo nie wytwarza. W cudzysłowie, że tak powiem. A tutaj, co to mamy za surowce? Tutaj mamy oliwki. Okej, oliwki. A tu, tutaj jest Primary Rancy. To jest chyba inny koń. Może ja tak? Czy to po prostu chodzi o wierzchowca? Nie wiem dokładnie. Zobaczmy inny dla testu. O, nie wiem, tutaj na północy. A tutaj jest Averland Chandler. Dobra, na górze. Averland był na górze? A nie ma nigdzie bliżej? Poczekaj, tutaj. No byłoby zrąbiście. Dobra, no chyba się wyrobiłem w te dwa tygodnie. No, spokojnie, dwa tygodnie. To nie jest jakaś super duża przeprawa. No my się nie poruszamy jakoś super szybko, ale mamy jeszcze dokładnie 15 dni. Dobra, damy radę. Troszkę, wiecie, też jakby odliczając kasę, którą wydajemy na utrzymanie, no to w zasadzie super drastycznie turbo dużo nie zarobię.
Umówmy się. Ale zarobię. Wykonam misję, renoma, te sprawy. Dobra, co my tu mamy? Bo widzę, że właśnie babeczka zrąbała wszystkich rekrutów. Super. Gratuluję. Cieszę się bardzo. No i w Middelheimie... Nie, przepraszam, to powinno być chyba w... O kurde, dobra, to w Nordenie. Tam coś będzie. Ale możemy się udać do Middelheimu. Tych okolic jeszcze chyba... Nie, byłem tutaj raz. Raz to byłem, jak jechaliśmy na północ, żeby te krywki znaleźć i szukaliśmy krywek norski. Tak. A w ogóle jak na wzgórzu, jak super ufortyfikowane miasto. What the fuck? Jak to epicko wygląda. Dobra, tu nie ma żony, bo to jest inna frakcja. A z tych itemów jest Averland Challenger, troszkę drogie. To są 1300. Ja mam ich kupić 10. On mówi, że powinienem wydać nie więcej niż 13 koła chyba, tak? No to w zasadzie... Nie jest to zła cena, ale może kupię, wiecie, u źródła taniej, w wiosce. No, powinno być chyba najtaniej. To zobaczmy najpierw cenę w wiosce, potem w Nordenie, a potem się cofniemy znowu do wioski. Pokaż mi to. Ile tutaj te konie kosztują? Uwaga. Averland Challenger, 800. Dobra, więc to od razu bierzemy, bo to są dwa, myślę, że taniej nie kupimy. Teraz miasto i potem okoliczne ponownie wioseczki. I tutaj jest jakiś quest i jest też turniej. Dobra, trading. I on kosztuje nas... Dobra, 700 tyle, ale... No, może będzie jeszcze taniej. Zobaczmy, co? Zobaczmy, kurde. Hello, buy products. O, 800, nie, to są na przykład droższe trochę. Kurwa, ale na tu. No, takie spokojne wioski na wybrzeżu. Sobie produkują koniki, proszę bardzo. Zrobiłem kasę. Żyć nie umierać. Czasem Norska ich najedzie, więc to jest lekki problem, ale nie ma tragedii. Dobra, jeszcze Dieter Schaffen i cofamy do Norden i kupujemy wszystkie w Norden. Potrzebuję jeszcze 7 koni, ale może będą ciut tańsze, więc zobaczmy, przekonajmy się. Nie ma co. Dobra, jest już coraz lepsza sytuacja z naszymi zarobkami. O, Swordsman, bierzemy cię, kolego. I tutaj nie ma w ogóle. Dobra, też żeby teraz nam nikt przypadkiem, bo bym się wkurzył, nie podwędził tych koni, ale bym się teraz wściekł, gdyby ktoś to zrobił, naprawdę. No i na dyszkę wydaje powiedzmy 8 tysięcy, no zarabiam sporo kasy. No nie? Opłaca się to. Dobra, czyli tak. 5, 6, 7. Spoko, mamy. Możemy wrócić do Wilhelma. Nawet mogę to chyba odstawić. Wydaje mi się, że w samym Aldorfie, do tego jego dowódcy garnizonu, tak? Ucieszy się, jak zobaczy stado koni. Ucieszy się, ludziska. Oj, bardzo się chłopaczyna ucieszy. Gwarantuję. Tutaj dużo drewna się produkuje, no gęsty las, tak? Nieprzyjemne byłyby tutaj bitwy. Nie naszą armią. Jakąś inną, taką nastawioną na... No, walkę w zwarciu piechotę, ciężką z bronią dystansową. Mam na myśli bronią miotaną, czyli jakieś toporki oszczepy, no to byłoby gites. Dobra, masz konie, kolego? No i super, kurde. Renoma też podskoczyła. I jak tam mój klan? Praktycznie poziom trzeci, jeszcze 2 punkty i bardzo mocno awansujemy. Będzie można kupić kolejny warsztat, może kupię. I teraz tak, czy cesarz ma dla nas inne zadanie? Zobaczmy, co to jeszcze w Aldorfie możemy fajnego wychachmęcić. Karwan Ambush, dobra, to jest spoko quest. Bierzemy z bardzo łatwo ludziska. To jest, wiecie, bitwa. Z 5000 za to z reguły zrobimy. Mogę też wysłać moich ludzi na te questy, ale nie wiem, czy to się opłaca. Dobra, to jest Luthor de Clotter, czyli Luthor... no ten coś tutaj ubrania, co nie? Nie do końca, co to oznacza. Dobra, i jak się to tłumaczy? Kloter. No, czekaj. Proste słowo. Kloter, Boże. Kurde, nie wiem. Zrobię klipa znowu przed tą bitwą, się ciekam, że mi skraszuje. Dobra, panowie, do boju, do boju. Jest tak, kawaleria na flagi klasycznie, strzelcy, luźna formacja. Walicie oczywiście ile chcecie w shield wall. No i jadą do nas. Naparzamy. Chodź tu, kolego. Dobra. Weźmy mieczyk. Lekko się rozproszmy, żeby jakoś drastycznie szarżą nie zmietli naszej ekipy. No i możemy jego łuczników też posiekać. Ale się obronił, widzieliście? Proszę, proszę! Jak to, koledze, ładnie wyszło. Nice. Dobra, i wiecie, wszyscy atakują. Teraz już mają rozkaz ataku. Agresja pełna. Nie zastanawiamy się, tylko do przodu. A, w ogóle musimy też moich towarzyszy wyposażyć lepiej, bo troszkę są gumiani. Ale to może najpierw skończę wyposażać samego siebie. Dopiero wtedy pomyślę o ewentualnych towarzyszach. Oj, tego nie trafiło. Dziwne. Dalej nie znalazłem sposobu na bogactwo. Myślę, że to kowalstwo może być teraz spoko, wiecie? Bo kurczę, to farmienie kowalstwa jest najgorsze na początku, nie? To jest męcząca sprawa bardzo. Bardzo męcząca sprawa. Dobra, no chodź, kolego. Dostał. I tutaj jeszcze widzę, że ucieka jakiś jeden gość. No to go dorwimy już z łukiem w dłoni. Dobra, może go trafimy jeszcze.
O, to jest już krawędź mapy, niestety. Nikt nie zginął, ładnie, liczę na spore łupy. Ile jeńców, patrzcie, ich wszystkich praktycznie raniliśmy. No, to z jeńców zrobimy z półtora koła lekko, może nawet dwójkę, bo wcześniej mieliśmy 200 jeńców i było... jakoś okolice mniej więcej 1000 chyba 200 kasy. No to zobaczymy, ile będzie teraz pieniążków i mamy 1700. No, więcej, ładnie. Łupy selamy i... Nie, stop, nie selamy łupów. Oczywiście, że chcemy wszystkie miecze, które mamy przetopić sobie. Dobra, bo ja chcę ten młot, ja chcę zrobić jednoręczny taki młot. Nie dwuręczny, ale jednoręczny, żeby ci ich po prostu łamać ich czachy. No i szansa na relację z kobietą czy chłopem. Wiecie, chłopów jest w teorii więcej. Nie muszę mieć dobrych relacji z żoną, bo jakby dla żony wystarczy, że uda się perswazja. Więc zróbmy tak. No i jeździectwo. 176 bonusów. To jest, słuchajcie, zarąbiste, bo jest szansa, że mi się moje konie rozmnożą i trafimy jakiegoś unikatowego konika. To jest bardzo fajne. O, w ogóle się te questy zrestowały, te stare, które zrobiliśmy. Nie mamy ich w liście. Fajnie. Mam na myśli to, że wcześniej, wiecie, pokazywał tam tych questów kilkanaście. Wszystkie, które zrobiliśmy dotychczas, a teraz tak nie pokazuje. No i super. To w ogóle możemy też przecież innymi to, wiecie, przetapić. Tylko nie, w sumie wolę dwoma gościami to wbić sobie te punkty. Dobra, troszkę tutaj poczekajmy. A rekrutów widzę, że potrzebujesz nie do końca. No i jakaś żona nie. Jakąś żonę musimy upolować. Nie jest to łatwe, ludziska. O. No i trzy konie, zobaczcie. Dodano do armii. No kurde, jak miło. Doskonale, ludziska, doskonale. Dobra, on dostał kolejny punkt. Fajnie. Tylko na te skamter konie mi nie są już za bardzo potrzebne, bo teraz one właśnie mnie spowalniają niestety. Każdy kolejny. Co nie jest wcale takie już wskazane w tym momencie. Dobra, sobie w ogóle odpalę w myszce, wiecie, triple klika, żeby to szło szybciej, no bo teraz te punkty zlecą za wolno, oj za wolno. On, jemu idzie szybciej co nieco, wydaje mi się, że ma chyba jakieś punkty wbity, bo ja na przykład w kowalstwie nie mam nic. Nic, nie mam już w ogóle bonusów, bo razy 3, 7, 5, no to powoli to idzie. On z kolei ma... No też nie ma niby, nie? Ma to samo, no to dziwne, kurde, że... Na początku wydawało mi się, że mnie wyprzedzał. Oho, i... A, patrzcie, dostał 9 punktów w atletyce. Alpan de Hawk, 9 punktów. No kurde, ale dużo. Bardzo dużo. A za co aż 9, tak nagle? I Edgardo wygrał kolejny turniej. Boże, musimy go sobie lepiej wyposażyć i wyszkolić. To będzie nam zarabiał pieniądze. Ej, no super to jest, że takie coś, tak to występuje. Fajnie, że mamy to miasto. W ogóle bardzo się cieszę z tego powodu. No i musimy w ogóle pójść do Barbera, zapuścić brodę. Pójść do Barbera, zapuścić brodę. No także tak to wygląda, prawda? Rzeczy, jeszcze całe drewno przytopiłem, czy mi się tylko wydaje? A momento, ja już, drodzy państwo, tak, całe drewno przytopiłem. Wow. Serio, całe drewno? Całe drewno poszło. Tylko poczekaj, bo ja tu bym chciał tego mojego żelaza selać, to niech zostanie o tak. Reszta na sel. No i nie masz takich różności, masz drewno troszeczkę droższe. Dobra, zróbmy tak. I tak zrobię pieniądze. No i lecimy. Masz questa, kolego, Wilhelm. Siemano. O co za questy są fajne. Dobra, pomogę ci. Na automacie. Dobra, jeszcze relacje się poprawiły. Fiu, fiu. Jak fajnie. No i Wilhelmie, co masz dla mnie? Uwaga, z reguły mam fajne questy. Nie czytam smaglerzy. No, smaglers of Altdorf. Czyli... oho. You promised to track the smugglers down and chase them away from Altdorf. O, poczekaj. Czyli musimy udać się do... między tymi dwoma osadami. Szukamy... przemytników, kurde. Smugglers party. O kurde, lubię to słowo smuggler. Przemytnik. Mają kontrabandę. No chodź, kolega, no chodź. Pod jeszcze flagą chaosu. A nie, tak jest flaga chaosu, podobna. A, no dobra, ludziska. Myślę, że się przemytnikami zajmiemy w odcinku kolejnym. Teraz ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Jak się podobało, to oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Wpadajcie na Facebooka, Discordzika, Twitch Streama i Instant Gaming. Wpadajcie w ręce. Narazka. Siemano!